Witajcie drodzy widzowie, w dzisiejszym tutaj filmiku zobaczymy sobie znowu dwa nowe filmiki z Company of Heroes 3. Jeden o kampanii w Afryce Północnej, która jest zwyczajną kampanią, misja po misji, nie jest taką rozbudowaną jak ta ostatnia, co sobie patrzyliśmy, czyli kampania we Włoszech, i drugi filmik, tam aktywne pauzy chyba, czy coś takiego. Krótkie są dosyć, więc zobaczymy jak to zejdzie. No, sprawdźmy. Africa in Company of Heroes 3 isn't just a different campaign structure and a sandy color palette. Compared to Italy, where the might of the US and British forces keep your offensive churning along, the Deutsche Afrika Korps often has to make a big difference with smaller, undersupplied forces and whatever they can find lying around. No, czyli oczywiście totalnie jest to inna kampania, czyli w grze będą po prostu dwie kampanie, nie? Jedna taka, ta w Afryce Północnej, gram jako Niemcy, co ciekawe, i tutaj właśnie Kolo powiedział, że często będzie się to skupiać na takich bardziej taktycznych rzeczach, nie? Pokroju, że mamy mniejsze siły i trzeba załatwić wroga sprytem bardziej niż po prostu siłą ognia, wejść w niego wszystkim, co mamy, ale jest to taka kampania, właśnie jakby to nazwać, liniowa, o tak byłoby chyba to najlepiej, czyli po prostu misja po misji, nic nie, nasze wybory, żadne decyzje, nic nie przechodzi w całej kampanii, nic z tego. Po prostu jest to zwyczajne przechodzenie misja po misji, tak jak choćby to widzieliśmy w kampanii radzieckiej w Company of Heroes 2, nie? A ta druga kampania, no to ostatnio sobie już tam sprawdzaliśmy ten filmik o tym, czyli kampania dynamiczna we Włoszech. Sometimes literally. In this brand new exclusive mission, Desert Route Raid, we went hands on to see the kinds of challenges the dunes can throw your way. No, czyli będzie przedstawienie sobie misji. Zobaczmy, jak ta Afrika Korps sprawuje się w walce. Tak naprawdę takie odkrycie. Scenario, which takes place sometime after the pivotal battle of Tobruk, opens with Erwin Rommel detailing a high-risk, high-reward opportunity to hit British fuel supplies. There's no base building in this one, and worse yet, you don't even get any real armor to play with. It's just two armored cars and four squads of infantry sent deep into enemy territory to take out some depots before a larger patrol returns. No i mamy, czyli jest te misje Afrika Korps, z którymi będziemy tutaj dowodzić. Bardziej widzicie, będą się właśnie, tak jak w sumie wspominałem i też Kolo mówił tutaj, bardziej na takich taktycznych podejściach. Tutaj mamy akurat w tym wypadku, bo wydaje mi się, że nie zawsze tak będzie, mamy po prostu daną grupę żołnierzy i nimi mamy tylko działać. Nie ma w ogóle budowania bazy, ale tak jak mi się wydaje, tak jak podpowiada mi mój zmysł gracza, nie we wszystkich misjach tutaj tej kampanii w Afryce Północnej tak będzie. Raczej też będziemy mieć dosyć często bazę, ale na przykład w tym wypadku właśnie mamy tylko te siły i nimi musimy działać. Jak również mój zmysł mi podpowiada, to da się wyczuć na kilometr, na pewno po pokonaniu tutaj różnych, nie wiem, choćby dwóch obiektywów czy jednego, pewnie będziemy dostawać jakieś posiłki, nie? Nie będzie to aż tak hardkorowe, że całą mapę mamy zająć tylko tymi, kurde, czterema na krzyż oddziałkami, ale wydaje mi się, że, o, nawet tutaj jakieś przyzywanko chyba jest, będzie umiejętno, umiejki, no, więc to wszystko na pewno będzie przemyślane i bardzo fajnie rozbudowane. Zobaczmy, co tam gościu powie dalej. These Sonderkraftfahrzeuge, or SDKFZ if you prefer, are nimble and effective at suppressing infantry. But they don't have much armor and are very vulnerable to anti-tank rifles and grenades. So I found that I really needed to use them for quick hit-and-run attacks before falling back for repairs. No i tu oczywiście to też to wszystko, co tutaj ten Kolo mówi, wpisuje się idealnie w taktykę właśnie Afrika Korps w Afryce Północnej, że to była taka taktyka zaczepna, nie? Oni atakowali, rozwalali wszystko, co się da, i zmywali. Tak jak to Rommel uwielbiał tam robić ataki z zaskoczenia i tak dalej, to idealnie wydaje mi się, że ta kampania właśnie, twórcy tutaj to przemyśleli i idealnie będzie oddawać ten klimat tego całego podejścia, że my gramy tak naprawdę tutaj, no, ten Afrika Korps, ale są problemy pewnie z zaopatrzeniem, z tym, że trzeba gdzieś tam zaatakować tego okopanego wroga i tak dalej, ale to jednak Erwin Rommel tutaj dowodzi, nasz ziomek pewnie będzie w tej kampanii i on będzie tutaj dawać takie rzeczy, żeby nam się to udało wszystko, nie? Poszło jak po maśle praktycznie. Ale no, taka ta taktyka, że tutaj trzeba będzie podjeżdżać tymi samochodzikami i będzie boleć dupa Brytyjczyków. No, zobaczymy jak to wyjdzie. Dwóch inżynierów, dwóch Panzergrenadiers na to wygląda, medyczny samochodzik, no wiadomo, pewnie tutaj jest punkt odwrotu po prostu, no, nawet jest na mapie, wracają, można uzupełnić jednostki, naprawiać pojazdy, czyli takie raczej widać też, że te siły brytyjskie raczej nie są tutaj zbyt liczne, więc te właśnie misje powinny być takie, właśnie troszeczkę zmusić nas do myślenia, ale też nie aż na tyle, żeby pewnie je przegrać totalnie z fiaskiem i nic nie zrobić. Raczej właśnie będą to miłe próby podejścia taktycznego.
something the DAK is very good at, since even their basic infantry know how to staple a car back together. Yeah. Losing even one can be disastrous, since there is no way to replace granat, them. Uwaga. And just about every step of the way, you're going to be outgunned. No, czyli można naprawiać spoko. I found the tactical pause feature to be really useful here, since every movement had to be fairly precisely coordinated. But the real key to success ended up being to loot every squad weapon in sight. You can't train new squads, but you can reinforce the ones you have. No, czyli wiadomo, stara tutaj żydowska metoda tego, żeby wszystko, co po prostu zostawi przeciwnik, co my możemy zająć, będzie tutaj na wagę złota. I oczywiście to jest bardzo, ale to bardzo logiczne i sensowne. Tak jak nawet chyba ostatnio tam graliśmy właśnie w kampanię Kocha Dwójki na najwyższym, to tam też miałem taką właśnie dodatkowe zadanie dla achievementa, żeby nie robić dodatkowych jednostek. I również jedyne, co mogłem robić, to po prostu jakby w teorii pomnożyć je, zajmując właśnie tutaj na przykład KM i uzupełniając, wtedy mamy dwa oddziały po prostu, nie? Tego z KM-em i na przykład tutaj tych grenadierów pancernych i można było uzupełniać ich oba i to oczywiście nie psuło achievementa. Bardzo, bardzo fajna metoda, no ale no to gościu tu nie odkrył Ameryki, tak się po prostu robi. I taktyczna pauza, oczywiście super, super rzecz, bardzo też jestem nad nią podjarany, aż czuję, jak mi tego brakuje w Kochu Dwójce, naprawdę, jak gram, ostatnio był taki rozpierdziel na odcinku, że no po prostu nie wiedziałem prawie, co się dzieje, nie? I tu widzę, że ta taktyczna pauza w Kochu Trójce będzie wyśmienita w tej kampanii, nie? Znaczy no i w tej włoskiej. Bo to rzeczywiście w single playerze będzie ten Bayer. Ale na tym będzie też drugi filmik się skupiał, więc na razie zobaczmy, co tu mają dalej. And sending some Panzer Grenadiers to grab a discarded machine gun, for instance, creates a new HMG squad that can be reinforced on its own, while also bringing the normal infantry back up to full strength. Genialne, genialne. No wiadomo. A pretty decent force together this way. With my ragtag strike force wielding whatever I could find lying around, I made a push to do as much damage as I could while Rommel yelled at me about how close the patrol was getting and how I was running out of time. Właśnie, ciekawe czy to misja czasowa, bo tu niby mamy załatwić te trzy jakieś placówki z paliwem, jakieś tam no te magazyny na czas, ale w sumie nie widzę tu tak naprawdę zbytnio jakoś czasu chyba, więc ciekawe czy to jest tylko taka nagonka, wiadomo, fabularna, nie, że Rommel tam mówi pospiesz się, ale tak naprawdę to jest tylko troll, czy może faktycznie gdzieś tu jest jakieś odliczanie, tylko nie widać go, albo jest ono umowne. Co my tu w ogóle mamy w tej misji? Zniszcz po prostu, aha, zasoby paliwa, 4 na 12 na razie mu się udało i zniszcz wrogie czołgi i transportery. Tutaj był właśnie, widzieliśmy jeden transporter. Ciekawe, co da takie wykonywanie dodatkowych zadań faktycznie w tej kampanii właśnie nie tej właśnie liniowej tak naprawdę, nie? Czy to są tylko po prostu, nie wiem, dla achievementa, czy no, bo tak można sobie zrobić, czy może faktycznie również przynajmniej na tej danej mapie coś to będzie dawać lepszego. No, nie zdziwiłbym się, gdyby na przykład dostanibyśmy posiłki dzięki temu, nie? Że o, zniszczyłeś wszystkie wozy przeciwnika, to masz tam, przyjedzie ci Panzer 4-1, no coś w tym stylu. Wanted to radio back, gee, mister, sure would have been nice if you'd given us maybe one tank, but don't worry about it, we've got this. The one major advantage I was able to leverage was air support, with both bombers and strafing runs at the ready to even the odds. Czyli bombowce i wsparcie, umiejki. Even so, it never felt like we had the time or the firepower to make this zany plan work. It's not game over if the enemy patrol does show up, since you can kinda try to sneak around them to hit the... Czyli jest, czyli faktycznie, a no to dobra, czyli już wiem, jak działa to czasówka, czyli nie jest to czas, że on po prostu, znaczy no pewnie też nie od razu się pojawia, ale mamy tu na pewno tak jak kurde z jakichś starych tych, jakieś Warcrafty czy coś takiego, normalnie ten będziemy widzieć na mapie, że ten patrol tutaj jedzie i musimy zniszczyć zanim patrol tutaj dojedzie, ale w teorii, jak tu gościu mówi, można się na niego zasadzić i spróbować go zniszczyć, no ale zakładam, że tam już będą, bo właśnie, bo te czołgi tutaj jakieś brytyjskie, amerykańskie, inne pierdoły pewnie są nieaktywne, nie, a konwój, który jedzie, no pewnie tam są jeszcze jakieś Shermany, Crusadery, o tu chyba Crusader nawet jest świetne i Stuart. No to takie rzeczy pewnie już będzie trudniej pokonać, ale właśnie tak, co ciekawe, czyli mimo, że widzicie, ta misja w teorii jest liniowa jakby, czyli cała ta kampania jest tak naprawdę liniowa w Afryce Północnej, to jednak misje również mają jakby takie, również masz w tym wszystkim własne podejście, widzicie, najpierw gościu zaatakował tu, później dopiero tu, a później tu, a konwój najpierw przyjeżdża stąd, czyli w teorii jakbyśmy poszli od góry, od prawej zaczęli, to może nawet udałoby się zdążyć zanim konwój przyjechał i takie różne rzeczy, nie? Albo na przykład ten konwój właśnie zasadzić się wcześniej, później, może w ogóle go ominąć, może zdążymy przed tym, jak przejdzie konwój, widzicie? Bardzo to lubię, mimo że kampania właśnie jest liniowa, to i tak mamy tutaj dosyć spory wachlarz możliwości podejścia do tej misji po naszemu.
last objective area, but with the Brits dug in and lacking any serious ability to push, it felt like we were being sent to our deaths. Oh, no. Not that I particularly have a problem with watching Nazis get their asses kicked, of course. Tobruk feels like a mission to highlight the strengths of the DAK. Desert Route Rage is more of a story about their weaknesses, with the possibility to overcome them. You can't take advantage of some of their most useful, unique abilities like tank riding or salvaging enemy vehicles. The core of your force is a pair of highly effective but extremely vulnerable motorized units. You really have to get creative and don't really have the time to go for anything other than an all-gas, no-brakes lightning assault. No, no, czyli typowa taktyka właśnie wpadamy, rozwalamy i spadamy, nie? Tutaj, że te jednostki Afrika Korps na pewno nie są wytrzymałe, na pewno nie są tego, żeby walczyć na dłuższe dystanse. One są po prostu, wjeżdżamy, atakujemy z zaskoczenia szybko, zanim wróg zdąży zareagować, rozłożyć się, przygotować się na nasz atak, niszczymy co się da i uciekamy, żeby znowu powtórzyć atak z zaskoczenia, nie? No ale wydaje mi się, że właśnie, że to idealnie pokazuje tutaj tą taktykę Rommla w prawdziwości w grze i ta frakcja w ogóle Afrika Korps, która będzie również na multi dostępna, bardzo ładnie to wszystko odzwierciedla. Tu też jeszcze powiedział właśnie, że ten Rommel nam, jakby ta cała kampania w tej Afryce Północnej, Afrika Korps ma pokazać tak naprawdę słabości niemieckiej armii tutaj, właśnie problemy z zaopatrzeniem, problemy z ludźmi, problemy ze wszystkim, sprzętem, zasobami i tak dalej, ziumiejkami pewnie też lotniczymi i tym podobnym, ale no mimo to, jeśli ma pokazać problemy, które jednak sprytny gracz będzie w stanie właśnie, tak jak tutaj Rommel w prawdziwości właśnie będzie mógł na spokojnie no, przejść przez te problemy, prawda? I uderzyć dalej, grać dalej, zwyciężać pomimo tych problemów. O, to jest bardzo miłe. No, nie ma wyjścia. Having to rely on squishy infantry, scavenging the battlefield, and going after objectives with a couple of irreplaceable vehicles definitely emphasizes the desperate and deadly aspects of the North African conflict. Conducting a conventional war, or trying to, in an environment that just doesn't want you there, often with very few of the supplies you need to fight effectively, was definitely a reality for forces on both sides of the theater. Due to its linear structure, these details come out in the character of the missions themselves, rather than at the strategic layer like they might in Italy. It also proves Company of Heroes 3's really not messing around with stretching your skills as a commander to the breaking point if you're up to the challenge. We're playing a faction that we know historically was defeated, and there won't be any kind of alternate history going on here. You might win some battles, but not the war. This is a linear story of a doomed army stranded in a dry land, fighting for a madman's ambitions. Jo, tu podsumował. No dobra, to tam ewidentnie ktoś od PR-u siedział. No to idealnie właśnie podsumowuje całą tą kampanię w Afryce Północnej właśnie, że mamy przeżyć tak naprawdę po prostu historię ludzi, którzy zostali wysłani na nieprzyjazny teren i mają pomimo wszystkich przeciwności zwyciężyć, ale jak znamy z historii, oczywiście tutaj gościu powiedział, to nie jest żadna alternatywa, to nie jest tak, że tutaj nagle zwyciężymy czy coś. Mamy po prostu odegrać, no pewnie, nie wiem, tak też koło 10, pewnie może lekko ponad historycznych bitew, no ale jak wiemy, oczywiście przegrali Niemcy, dlatego no tutaj tak naprawdę walczymy właśnie o ambicje na piasku jakiegoś szaleńca i to ma być odzwierciedlone bardzo w tej kampanii. I jak również nie ma być to jakieś super trudne wyzwanie właśnie, które ma nam popalić nasze styki, zwłaszcza, że nie będzie tutaj tej warstwy taktycznej na całej mapie, ale po prostu z misji do misji rzeczy strategiczne mamy podejmować decyzje, no to jednak właśnie wystawi to na nas, nasze umiejętności na próbę na pewno, nie? Walka tutaj jako nasza ta frakcja Afrika Korps, nie? Że to jakby gameplay nią będzie się na pewno różnił od tego, co znaliśmy wszystko do tej pory, tak to coś tutaj gościu mówi, nie? Że sama jakby specyfikacja tej frakcji właśnie, lekkie, szybkie jednostki zdolne do ataku i ucieczki bardzo prędkiej, nie? Więc to już w sumie koniec, tak? And in that sense, the fact that this mission felt like such an ill-advised suicide run makes a lot of sense in context. For a very different but equally exciting mission, check out our breakdown of the Allied assault on Potenza. Dobra, to Potenza już widzieliśmy, to tam też może jakiś wyskoczy tutaj tego, nie? Wam filmik, że też już to sobie omawialiśmy tam w górnym prawym rogu.
A tymczasem, no, to tyle. Tak naprawdę Afryka Północna właśnie, czyli liniowa kampania, na spokojnie będzie to, można sobie ją też właśnie ogarnąć. Będzie pewnie mniej troszeczkę ekscytująca niż ta warstwa taktyczna na tym całej kampanii włoskiej, ale jak widać tutaj gościu jest bardzo, mówi, bardzo, bardzo fajne. Właśnie takie odmienne uczucie od tego, co do tej pory miał, nie? Właśnie granie sobie tą Afriką Korps, mniejsze jednostki, bardziej elitarne, coś w tym stylu. Bardzo, bardzo fajnie. Czekamy i idziemy na drugi filmik. A więc drugi filmiczek teraz, czyli co? Jak tu zmasterować taktyczną pauzę? Będzie filmik 5-minutowy, filmik o taktycznej pauzie. Super tego, którego właśnie mi czuję, że mi brakuje tego w Kochu dwójce już teraz. Więc bardzo, bardzo, bardzo fajny feature będzie w kampanii. For ages, real-time strategy has been a genre where the number of things you can physically do per second has a major impact on how effectively you can play. Yeah, odkrył Amerykę. Said for that, Company of Heroes 3 is trying to expand the appeal of its tactical gameplay to those who would maybe rather sit back and think through every move carefully, perhaps with a glass of whiskey in one hand and a mouse in the other. Tactical pause, as they call it, isn't any less of a harrowing experience for your soldiers who are being sent to charge a machine gun emplacement, but it is a much less chaotic and, dare I say, more luxurious experience for a commander. Tak, taktyczna pauza ma zmienić świat kampanii. Dzięki. Bardzo, bardzo chętnie. Pausing a single-player mission in Company of Heroes 3 will bring up an action queue for each of your units, which allows you to issue a series of sequential orders that will all be carried out when you unpause. So you could tell an infantry squad to run to cover, throw a grenade, and then continue advancing without missing a beat. Issuing a complex chain of orders to several units at once will see them march off like a well-conducted orchestra of destruction, making it possible to pull off some maneuvers that might only have been possible for an esports pro before. I was a little skeptical about this idea at first. In the past, playing against the AI in an RTS has always been a little bit of an asymmetrical warfare situation. I, as a human, am much more intuitive and capable of abstract thinking. In turn, the computer is capable of split-second calculations and can issue many more orders simultaneously. No, dobra, zaczynając od początku tego, co tutaj jest, no to wiadomo, to tam nie wpływa jakby w żaden sposób na te nasze jednostki, tam no, gameplay sam w sobie, tylko po prostu dla nas to ma być o wiele, wiele milsze, że tak jak tutaj pokazał nawet tą sytuację, że wydał 3 rozkazy, kazał podejść gdzieś tam ludzikom, rzucić z tego miejsca granat i od razu wrócić za osłonę. Normalnie, wiadomo, musielibyśmy to robić na żywo, czyli tutaj musiałbym wybrać oddział, kazać mu iść na przykład gdzieś tutaj, poczekać aż oni tu dojdą, rzucić stąd granat, poczekać na animację i tak dalej, jak on rzuci ten granat i dopiero wtedy, jak zobaczę, że on wyleciał, znowu im kazać kliknąć tutaj, wrócić, nie? Jeszcze przytrzymać prawej, wiadomo, obrócić ich na przykład w tę stronę do góry, bo przeciwnik byłby tutaj. Natomiast na przykład tutaj już może by oddział ginął, albo był poleciał granat i musiałbym użyć tego jakiegoś odwrotu i może bym przez to nie zdążył. A taktyczna pauza właśnie umożliwi nam to, że takie rzeczy nie powinny być problemem. Ja sam uważam, że będzie to, no bardzo, ale to bardzo przydatne tylko dla tych, którzy będą chcieli to wykorzystywać. Ja osobiście uważam, że będę bardzo dużo korzystać z tej taktycznej pauzy, no bo no właśnie mówię, zwłaszcza, że będziemy grać na najwyższym, to wszystko może być nie najprostsze, a idealnie się to właśnie nadaje, żeby nagle w tym całym chaosie bitwy przystopować sobie na chwilkę, zobaczyć co i gdzie, jak się dzieje, na przykład tutaj, o, przystopujemy sobie, zobaczymy tu, co się dzieje, wydamy rozkazy, rzuć granat, ucieknij za osłonę, zbuduj coś tam i wracamy nagle tutaj, odpauzowujemy i genialnie, i wiemy mniej więcej, że tam jesteśmy bezpieczni, coś się podzieje tego, a dalej walczymy tutaj, bo jest trudniej. Świetna, świetna opcja na pewno. Aware of the entire battlefield at all times. No właśnie. With tactical pause, that second advantage is taken away. But I honestly haven't found that it makes things too easy. Sometimes I'll still go through whole missions without it, while in others it feels practically essential. But most commonly, I take advantage of it as needed when I feel a bit overwhelmed and want to get a better grasp of the battle. No to co gościu mówi, to jest jak najbardziej po prostu zwyczajne i ludzkie, nie? Że nie zawsze trzeba z niej korzystać. Nie jest tak, że teraz w każdym starciu będziemy musieli korzystać z tej aktywnej pauzy, ale jakby, no tak jak tutaj ta mapa, bo tak się rozmazało właśnie, tutaj idealnie mi się na to wydaje, że mamy obronę z dwóch miejsc i do tego to się idealnie przydaje. Pauzujemy, patrzymy się, co się dzieje po drugie, bo widzieliśmy, nie wiem, oddział jakiś tutaj jest ranny, nagle stał się mocno, coś pokrzyczał nam. Pauzujemy szybko, patrzymy, co tam się dzieje, coś trzeba zrobić. Idealnie właśnie to do takiego czegoś się nadaje ta pauza.
Zwłaszcza też pewnie na wyższych poziomach trudności, nie? To też będzie kontrola nad tymi oddziałami w tej aktywnej pauzie będzie niezmiernie lepsza. Setting up an assault or a flanking maneuver or reacting to an enemy advance are two of the most common times I'll smash that space bar. But it's also really useful for lining up abilities like airstrikes and especially avoiding enemy ones. Grenades in Company of Heroes 3 have a pretty short fuse, so unless you spot it right as it leaves the enemy's hand, you probably won't have time Jezu, to get out of the blast area. With tactical pause, you might actually get your guys out of there before it goes off. There were two kinds of missions in particular where I found it particularly critical. Oh. The first is defending a strategic point against an enemy capture attempt. We'll use Salerno as an example here, as it's one of the first towns you'll liberate in Italy and one of the first places you're likely to face a counterattack. No, gość, no, to jest takiego cyklu pierwszy raz gram w gry, albo w ogóle pierwszy raz gram w RTS-y, bo jedyną grę, jaką grałem, to był Fortnite i można się tym podniecać. No, rozumiem ludzi, którzy to lubią i się cieszą z tego, nie tylko po prostu, no ja tu raczej jestem, że tak powiem, starym wyjadaczem, jeśli o to chodzi, dlatego na mnie nie robi to aż takiego wrażenia. Cieszę się, że takie coś będzie, tylko na gości mi mówi, że dzięki aktywnej pauzie można uniknąć granatu, no to jest pierwsze, że zanim aktywnej pauzy jeszcze nie było, to ja już wiedziałem, że tak trzeba zrobić, to jest coś w tym stylu, nie? Dlatego, no... Fajnie i tutaj właśnie akurat będzie chyba ta misja, nie zdziwiłbym się, jakby gościu powiedział właśnie akurat o tym, nie, że tutaj atakują z dwóch stron i idealnie pauza się do tego nadaje, żeby zobaczyć, co się dzieje po drugiej stronie. Założę się, że to powie, to jest prawie pewne. Out of ground we have to hold here and the number of different defensive options we have, from engineers setting up fieldworks to aiming all of our big guns the right way, we would quickly run out the grace period before the attack comes if we had to do all of this in real time. No wow, no czyli znowu odkrył to co powiedziałem. With tactical pause though, there's so much we can get done before the assault hits us. I can make sure everyone knows what they're doing too. When I tried to play this mission without tactical pause, there were always some stragglers somewhere I'd forgotten to give orders to. Yes. It's just too much to reasonably keep track of. And as the enemy pushes forward, pausing can allow me to coordinate an order to retreat, rather than just spam clicking to get everyone the hell out of there. The other mission where I found this feature... No, czyli dokładnie to, o czym powiedział, czyli mieliśmy sporo jednostek do obrony, dwa odległe punkty, których nie widzimy jednocześnie na mapie, idealnie się do tego nadaje pauza. Tyle, amen. To jest dokładnie to samo powiedział, co ja. Odkrywa chłop Amerykę. One of the largest and most complex Tobruk, battles Polacy. In the North African campaign. Leading an assault as the Deutsche Afrika Korps, there are always several things going on across the large, wide-open battlefield once the action gets going. In past RTSs, my solution would have been to try to create one or two strong defensive points that I hopefully wouldn't have to babysit while pushing forward with my main attack group. Now, though, I don't even have a main attack group. Everyone can be on the attack and reacting to attacks at the same time. No, tak mogę powiedzieć, no spoko, no po to jest taktyczna pauza, no po prostu goście mówi, jak działa taktyczna pauza, no dobrze, no ja wiem, może ktoś nie wie, to chociaż teraz się dowiedział, no i klasa. No właśnie, zwłaszcza do nowych graczy idealne. But even as a veteran who has been playing this genre since before I learned my multiplication tables, I appreciate. Jezu, I wydało się, gość się mówi, że grał w to, kurde, 10 lat zanim nauczył się mnożyć, kurde, i tak dalej to grał w RTS-y, nie. Ale to jest najgorsze, że to wcale o tobie, gościu, dobrze nie świadczy, jak ja patrzę, jak ty grasz. Teraz to mi smutno naprawdę, widzowie, teraz mi smutno, no ale dobrze, już nie tyrajmy gościa, dobrze, to jest chyba taki typ, że trzeba tam poklepać po plecach i dobrze, tam fajnie, że tam udało ci się przemieścić jednostkę, cieszymy się, stary, i do przodu, prawda? Masakra. And honestly, having that option available makes each operation a bit more pleasant to play.
Nieco przyjemniejsze, właśnie o to chodziło. To jest najlepsze, że jakby to jest wybór. Nie chcesz, nie korzystać z tego, nie lubisz, nie umiesz, nie chce ci się, spoko, nie ma problemu. Ale ktoś naprawdę właśnie może zaczyna z RTS-ami, może coś takiego, chciałby się rozejrzeć, coś potegować, faktycznie jakieś playsa zagrać. Idealny motyw właśnie taktycznej pauzy. Mam nadzieję, że właśnie po tym, jak Company of Heroes 3 pokaże wszystkim, jak to powinno dobrze wyglądać, bo mam nadzieję, że będzie dobrze wyglądać, no to wtedy wszyscy też również będą używać tego w różnych innych grach RTS. Not having to feel like my brain has to be keeping track of so many different things from the moment I hit go. Żeby styków tylko nie popaliło. I do crave the chaos sometimes, but I don't necessarily want to sit with it for the length of an entire campaign. For more on how you can use tactical pause to get an edge, check out our North Africa mission review. No to też oczywiście przed chwilą widzieliśmy już tam w Afryce Północnej. No i tutaj gościu mówi, żeby tam styki mu się paliły i tak dalej, spoko loko, też tam mogę poklepać się po plecach gościu i ten. Ale przede wszystkim właśnie, że no, momenty chaosu są spoko i to też znam z oświadczenia, lubię kiedy dużo się odpierdziela, ale może niekoniecznie kiedy, nie wiem, gra na najwyższym, chce wygrać najładniej jak to możliwe, chce zdobyć achievement i jest taki chaos, to faktycznie wtedy właśnie taktyczna pauza pozwoli nam trochę odetchnąć. I właśnie takim akcentem będziemy się żegnać. Dwa bardzo fajne filmiki, Afryka Północna, fajnie było zobaczyć właśnie trochę jakby od kuchni, jak to wygląda, jakie będziemy tam, te misje mniej więcej mogą wyglądać, jakie jednostkami będziemy, jak tą frakcją Afrika Korps będzie się sterować. A natomiast tutaj, no, taktyczna pauza, no, tyle, wszystko usłyszałem to, czego się spodziewałem, raczej żadnych nowości, po prostu bardzo fajna rzecz, bardzo miło ją mieć, nie chcesz, nie używaj, chcesz, używaj. Idealna rzecz właśnie, zwłaszcza pewnie na wyższe poziomy trudności, jeśli chcemy ten cały chaos ogarnąć, jak również dla graczy, którzy dopiero zaczynają swoje przygody z RTS-ami. Tyle. Dziękuję za ten wywód, dziękuję wszystkim, którzy mnie wysłuchali i oczywiście zapraszamy do tam subskrybowania, lajkowania, dzwoneczkowania i takich pierdół, jeśli te moje tutaj bzdury wam się podobały. A tymczasem do następnego i hej!